Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj sprawdzimy sobie grę pod tytułem The Messenger, która to gra w tym momencie jest już przez większość w sumie ludzi i krytyków uznanych w świecie gamingowym uznawana za bardzo dobry tytuł, który zaraz zobaczycie jak de facto wygląda, ale możecie już się domyśleć, że gra jest w stylistyce mocno tak naprawdę retro, jeżeli chodzi o styl pikselowy. Jest to wciąż bardzo ładny styl, nie ma co ukrywać, ale jak widzicie, kiedy tutaj w tle sobie przeklikuję podstawowe elementy, które pozwolą nam rozpocząć rozgrywkę, no rzuca się w oczy ta jakby stylistyka nawiązująca do dawnych czasów, która może się niektórym podobać, a niektórym nie tak naprawdę. Mi osobiście się podoba. Was zapraszam oczywiście do subskrypcji, a my w tym momencie przejdziemy sobie już do The Messengera tak naprawdę i zobaczymy jak się w tą gierkę gra. Takiego właśnie ninja będziemy się wcierać. Kolejny dzień i wciąż nie ma znaku tego tak zwanego zachodniego bohatera. Trening był kiedyś zabawny, ale teraz wszystko co robię to po prostu staram się zapamiętać nudne przepowiednie. Armia demoniczna i jakieś magiczne scrolle, nic nie zdarzyło się przecież przez wieki, więc po co my się wciąż w ogóle chowamy? Życzyłbym sobie, żebym mógł opuścić to miejsce i pójść eksplorować świat. Oho. Zbierzcie się wszyscy, lekcja historii teraz się rozpocznie. Nasz mistrz widzę tutaj wzywa naszego biednego, zmęczonego życiem ninja, który totalnie przeżywa kryzys w tym momencie osobowości. O, fantastycznie. Kolejne zajęcia, kolejne klasy. Ach, wydaje mi się, że powinienem przynajmniej pokazać się tym razem na jego wykładzie. Proszę bardzo, tak właśnie wygląda gra The Messenger. Mamy ataki, mamy skakanie. To jest wszystko na miejscu i rozumiem, że jesteśmy tak wykwalifikowani, że możemy z jednego tego takiego pienika na kolejny przeskoczyć, bo jesteśmy ninją. Czy możemy to rozwalić? Nie, ale możemy się pochylić. Mamy też tutaj jakiegoś stracha na wróble, proszę bardzo, możemy pokazać kto tutaj rządzi. Więc teraz z kolei bardzo szybkie, podstawowe, nawet nie jest tutorial do końca, powiedzmy. O, ninja też przybiegli. Ale my jako jedyni mamy troszkę inny kolor ubranka, więc jesteśmy na pewno dużo bardziej ważni. No, idealnie na czas, żeby spróbować nowy kurs. Pokaż nam swoją technikę Cloud Stepu. Skok, klik i skok. Dobra, ale zaraz, jak to? Przepraszam bardzo, bo ja tak się trochę podjarałem. Cloud Stepowanie jest proste, jak się tego nauczysz. Po prostu skocz, zaatakuj coś i skocz ponownie. Możesz nawet pozostać w powietrzu tak długo, jak tylko znajdziesz rzeczy do atakowania. Ej, faktycznie. Okej, interesujące. O, źle to zrobiłem w tym momencie. Ale widzę logikę. Atakuję. A, tylko że jak przeskoczę, to jest problem. Okej, ale ja bym chciał jednak... Okej, czyli w ten sposób to możemy zrobić. Fajnie. Cieszę się, że nie jestem reporterem. Czego to było? IGN? No nie pamiętam, nie chcę obrażać nikogo teraz. Ten jeden, który nie potrafił przejść tutorialu do Cupheada. To było bardzo smutne. Ale proszę bardzo, nasza technika jest boska, nie ma co ukrywać. O proszę, zobaczcie kto postanowił zaszczycić nas swoją obecnością. Chyba chodzi o nas, do cholery. Oczy naszego ninja o tym wyraźnie mówią. Czy udało ci się zakończyć swoje czytanie? Zawsze byłeś niezłym rebeliantem. No jaki jest tego cel w ogóle? Wszystko co robimy to tylko tkwimy w tym miejscu i tak naprawdę nic innego się nie wydarza. Rozumiem, że... powaga naszych przodków i ich mądrości jest kompletnie utracona w tobie. Ale pozwól, że zapewnię cię, że zagrożenie ze strony armii demonów jest naprawdę bardzo rzeczywiste. I gdyby tylko postanowili... O, gdyby postanowili atakować tak jak teraz, w tym momencie? Czy to jest ten moment? Wykrzykniki! Wykrzykniki! Demony! One powróciły! Idealny moment! Wszystko jest nie tak, zachodni bohater miał przecież nas uratować. Czemu akurat kurde zachodni? Uważajcie! Aha. Zajebiście ninja z was, ziomeczki. A ty mistrzu też kurde, zamiast cokolwiek robić, to ty od razu padłeś na kolana? Nie idź, nie jesteś jeszcze gotowy. Jakie mam wyjście? Drugi mistrz, jeśli zostanę to też... O kurwa, nie jestem gotowy, faktycznie. Przyznaję się w tym momencie. Spalić wszystko. Niech ludzie padną na kolana. Nie tak szybko, duży chłopcze. A, kim ty możesz być? Czy ty naprawdę jesteś wszystkim, co tutaj mają do zaoferowania? Ha, żałosne. Przygotuj się na śmierć, powiedział nam demon, ale koronę ma tylko na jednej z głów, więc ciekawe czy inne głowy zazdroszczą tej jednej, że ma koronę. One mają więcej spajków, co prawda, ale no cóż. Ale zaraz, to niemożliwe. O, zachodni bohater. Czy nie wiadomo, czy to zachodni bohater w sumie. Bardzo bym chciał, żeby to był wschodni bohater. On ma łuk, z mongą prawdopodobnie. Nie wiem, czy on taki strój mongolski trochę. A, wydaje się, że masz szczęście. Ja jest z tobą dzisiejszego dnia. Barmetazel. Tak, mój królu?
trzymaj oko na tego robaka. Oczywiście, mój królu. To jest w ogóle król demonów. Jesus Christ. Ciesz się ze swojego szczęścia, ninjo. Moje miniony upewnią się, że nic z ciebie nie pozostanie w Autumn Hills. Okej, okay, a ty koleś kim jesteś? Jesteś zachodnim bohaterem? Powiedz mi. Czy ty jesteś Supermanem? Czy jesteś Spidermanem? Czy ty jesteś zachodnim bohaterem? Coś w ten deseń. Tak szczerze mówiąc, to przybyłem tutaj i tak za późno. Wychodzi na to, że ty tutaj najbardziej jesteś ogarnięty. Mam dla ciebie zadanie bardzo ważne. Zabierz ten oto tutaj scroll i zanieś go dalej przez wyspę. Musisz dotrzeć do Glacial Peak, na sam szczyt, gdzie trzech mędrców będzie na ciebie czekać. Ale kim ty jesteś i dlaczego ten scroll jest tak ważny? Znajdziesz odpowiedzi po swojej drodze. Podejdzie teraz do wioski, do bramy. Zasłona nocy będzie twoją jedyną osłoną, tak żebyś mógł przedostać się przez Autumn Hills. I powodzenia, posłańcze. Tak się nazywa też gra, Messenger. Stąd to wszystko się wzięło. Mamy scroll. Mamy taki właśnie, nie wiem, pergamin nazwijmy to. Zostaliśmy wybrani jako Messenger, posłaniec, który ma za zadanie przenieść scroll do... przez cały ten przeklęty świat. Okej, okay, mamy skakanko. Możemy nawet robić double skakanko, jeśli cokolwiek walniemy. Jak widać na załączonym obrazku. Ale czy przetrwamy dalej? No, zobaczmy, czy przetrwamy 20 minut. Zrobiło się ciemno w tym świecie. Wyszedł księżyc. No i zobaczmy. Autumn Hills, proszę bardzo. Kurczę, poziomy też są prezentowane w takim mocno retro stylu. Bawi mnie to. Jak najbardziej absolutnie pozytywne wrażenia przywołuje i trochę nostalgii. Mogę też wskoczyć w mokę. Są jakieś dziwne rzeczy, które mogę. Ciekawe, czy to jest ważne, żebym bił. To jest ważne, żebym bił. Okej. Okay. Są też demony, a na szczęście nie są specjalnie silne. Czyli najwyraźniej nie najgorzej przygotowani jesteśmy do walki z demonami, skoro te... Część z nich jesteśmy w stanie dosyć łatwo pokonać. Doskoczyć nawet na nim. Ojojoj. O nie, 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 nie. Nie. Skurczybyk próbował nas ogniem strzelić. Teraz pytanie brzmi, czy by nas to od razu zabiło? Nie możemy zdeflektować tego. On tam się odrodził już. To bardzo nieładnie z jego strony. Czekaj, czy sobie zadadzą damage sami sobie. Nie. Najwyraźniej nie. Są dwa ataki z jego strony. Potem możemy szybko na niego wpaść. Okej. Okay. To jest wszystko elegancko, tu prawdopodobnie możemy sobie zeskoczyć. Cholera, on tam ma trochę możliwości jednak atakowania z dystansu. Na szczęście on nie jest specjalnie silny. Co mnie bardzo cieszy. Teraz kurczę, muszę na tą deseczkę przeskoczyć. Na szczęście nasz skok jest całkiem dobry, całkiem daleki. Mamy dosyć mocne nogi, więc się tutaj nie mamy czego bać. Ojojoj. Ojojoj. Zakładam, że tu mieliśmy spaść. Co to za gwiezdne wrota? Wejdźmy w nie. Wow. To jest coś nowego, aż tutaj tereny pokazują pod nami, jak tylko przechodzimy. Kolego, ty tutaj jesteś stepikarzem chyba jakimś. A, posłaniec, nie spodziewałem się ciebie tak szybko. Co to do cholery za miejsce? To jest sklep. Ale to nie wygląda jak sklep. A czy ja wyglądam jak zwykły sprzedawca? W każdym razie to jest... Ja jestem tym mistycznym bohaterem, właściwie postacią, która będzie cię mentorować i wspierać podczas tego epickiego questu, żeby uratować cały świat. Wszystko, co musisz zrobić, to zabrać w końcu scroll na czubek odległej góry, gdzie trzech mędrców z mojego zakonu będzie na ciebie czekać. Zakonu? Zaraz, powrótku. To jest zbyt dużo tekstu jak na jedno okienko dialogowe. Słuchaj, po prostu idź dalej na wschód i upewnij się, że zbierzesz wszystkie te odłamki czasu, które widzisz, że sobie leżą tu i tam. Możemy w końcu ich użyć, żeby poprawić twoje zdolności i artefakty. Pierwszy jednak podaruję ci za darmo. Ciesz się. Ja się zdecydowanie ucieszę. Mamy climbing clothes. Możemy się przycisnąć do ściany w trakcie lotu i się do niej jakby przytrzymać. Czy możemy coś zaupgradeować? Mamy 46, wszystko kosztuje... O, możemy jedną rzecz. Możemy jeden hapek mieć więcej. Ja to z chęcią zgarnę, skoro już tu jesteśmy. I chyba nie potrzebujemy niczego innego. Możemy się udać dalej w świat. Proszę, nie dotykaj tego kabinetu. Znaczy tej szafy. Okej. Okay. Ale jesteś pewien, koleś? Naprawdę bym chciał. Powiedziałem ci już, tam nie można dotykać. Uwierz mi, nie jesteś gotowy, co tam jest. Dobra, wiecie co, ja mu zaufam tak dla odmiany. Trochę się zastanawiam nad tym, co tam jest, ale... A, teraz możemy się tak fajnie ten... Spinać. Chyba nie ma ograniczeń też. Ciekawe, czy mogę to rozwalić jakoś. Ale zwróćcie uwagę, że na to, to ja już nie wejdę. No bo tego nie mogę rozwalić w żaden sposób. A tam totalnie jest jakiś sekret, ja to czuję. Czuję nawet nie muszę się trzymać za bardzo. Okej. Okay. Tutaj mogę wejść? Też nie. Okej, okay, czyli tylko po takich faktycznie prostych ścianach mogę przeskoczyć. To jest ważna informacja.
O, a to co? Kurczę, nie mogę tego chyba trafić. Chyba nie ma aż takiego znaczenia, żebym to... Ale chyba jak trafię w locie, to mógłbym się od tego odbić. Nie jest tak bardzo ważne w tym momencie. O, cholerka, zapomniałem, że on dwa razy strzela. Nie! Nie, nie, dajcie mi się odsunąć, okej. Dobra. No i to jest nieprzyjemna sytuacja. A, mogę się na tyle schylić na szczęście, że w sumie nie powinno mi to zagrozić jakoś specjalnie. A nie mam jeden, przypominam, tylko punkt życia. Ważna informacja jest też taka, że nie możemy atakować w górę. Także to nie jest takie hop-siub jednak, jakby się mogło wydawać. To ja mogę przejść? Niestety nie, dobra. Jeden sobie jeszcze raz zaatakuje. I możemy tam tutaj wyskoczyć do góry. Proszę bardzo. On tam ma jakiś napoik obok siebie. Bibluka jakby się ten potrzebował troszkę napić czegoś, to może sobie zażyć. Pewnie takie strzelanie z gardła cały czas promieniami może być trochę bolesne. Ale czy mogę tutaj wyskoczyć gdzieś? Nie, tam już chyba nie mam rady. Szkoda. Chyba niech sobie wystrzeli swoimi nasionkami, czy cokolwiek to jest. Tutaj są jakieś stworki, one są na tyle małe, że niestety muszę się pochylić, żeby ich pokonać. Dobrze wiedzieć. Chciałem, że mój atak może sięgnie, ale jednak to jest bardzo precyzyjne wszystko. Możemy sobie skoczyć, zgarnąć ładnie nasze elementy duszy. Ja ich tutaj wszystkich chcę pokonać jednak. Nie wiem, czy muszę koniecznie. Może to tylko strata czasu. Kolega niebieski. Jego ataki są takie bardziej, bym powiedział, katapultowe. Tutaj zdążyłem. Tego też to pokonamy, żebyśmy mieli wyższe miejsce do skoku. Tutaj też coś jest. A, to jest po prostu miejsce do zapisu gry. No fajnie, czyli musimy taki poszukiwać, jeśli chcemy czuć się bezpieczniej. Dobra, tu wyskoczę, szybko zdążę i możemy już iść dalej. Bym oczywiście... Nie, nie mógłbym jednak. A, interesujące, to ja muszę zejść pod wodę. Ciekawe, ile mam powietrza w płucach, ale nie widzę nigdzie. Ja jako ninja pewnie jestem wybitnie uzdolniony w tej kwestii. Tutaj poczekamy aż... A, dobra, żeby podnieść się do góry, trzeba kliknąć jakby skok. Bo faktycznie wtedy jest płynięcie do góry. A pyk, 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 pyk. Tego pokonamy, zgarniemy sobie troszkę HP. Możemy płynąć dalej. O, zaraz. Nie chciałem wyskakiwać koniecznie z tego. Dobra, teraz do góry. Zbieramy trochę tych duszy. O, o, nie za bardzo. Lepiej się nie nadzieć na te piły, które tutaj się poruszają. Ale teraz tu będzie trochę bardziej żywiołowo. Nie było to najtrudniejsze do zrobienia. Zakładam, że będą bardziej Flappy Birdowe momenty jednak w grze. Proszę bardzo, tego pokonujemy i lecimy dalej. Na razie jest całkiem nieźle, tu się mogę oj, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Okej, okay. Na szczęście tutaj nie było problemu. Dobra, tego pokonamy. Nie potrzebuję tych HP-ków w sumie, ale... Tutaj mogę sobie ładnie przeskoczyć. I teraz pytanie, co dalej? Ja tu nie muszę specjalnie zwracać uwagi na tych przeciwników, oni mi tutaj... O, a ten co? Halo! Okej, okay, on nie jest specjalnie problematyczny. Ja sobie tylko zejdę, bo jednak te kryształki mi się mogą do upgrade'u. Już mam 106, więc już bym mógł coś zupgrade'ować. Tutaj sobie... A, skurkowanie zmiewalną w locie. To jest absolutnie niewybaczalne. Wejdziemy, zobaczymy, co możemy zupgrade'ować w tym momencie. Siema, wróciliśmy. Potrzebujesz czegoś? Tak, potrzebuję upgrade'u. Potrzebuję upgrade'u. Co my tu mamy? Energy Shuriken. Okej, okay, będziemy mogli na dystans atakować. I stać nas na to, więc bierzemy. Strike of the Ninja. Możemy atakować te pociski przeciwników. Interesujące. Możemy też się od nich odbijać. Ja to biorę, oczywiście, że biorę. O, a czat? Jakieś krótka rozmówka? W sumie to nie masz nic chyba ciekawego. A więc szpony do wspinania się. O tak, możesz przycisnąć się do jakiejkolwiek ściany. I wspinać się na własną rękę. Dosłownie wręcz. A to ma sens. Jak teraz tak patrzę, to jak to wszystko wygląda, to wydaje mi się, że będę właśnie w stanie to dokładnie to zrobić. Tak, i dlatego John Gaiden taką właśnie rzecz wymyślił dekadę temu. Właściwie dekady. Jaki John Gaiden? Nieważne. Po prostu daje znać, że wiemy o tym człowieku, bo to trzeba powiedzieć. Ja tego nie rozumiem. Niektórzy zrozumieją. To jest nawiązanie, jak nie mam do Ninja Gaiden. Czyli gry, gdzie właśnie grało się ninjami. Pewnie tam były podobne szpony. To jest oczywiście interesujące. Czy to jest czy to mnie zabije? Nie, okej. Okay. Właśnie chciałem się upewnić, że na pewno jest to coś bezpiecznego, więc wolałem raz zaryzykować. To bardzo ciekawe, jak niektóre mechaniki w grach nie mają odzwierciedlenia w życiu rzeczywistym, przecież nikt w rzeczywistości nie spróbowałby zaatakować czegoś albo przyjąć na klatę ataku, żeby zobaczyć, czy będzie cierpiał.
głównie tutaj stoi tylko dlatego za... O właśnie, mam ataki dystansowe, zapomniałem. Teraz mogę w końcu i spróbować. Proszę... Pyk. Super, tylko że te shurikeny się chyba muszą odnowić w jakiś sposób. Okej. Okay. Tu się już odnowiły na szczęście. Nie podoba mi się to, że on tak, kurczę... To było trochę dzikie z mojej strony, przyznaję. Nie do końca panowałem nad tym, co się działo. To mi się... Zaraz, nie. To nie tak trzeba zrobić jakoś. O, proszę bardzo, pyk. I tutaj możemy jeszcze przeskoczyć. Czy mogę przez ścianę go walnąć? Ej, mogę, super. Tutaj sobie zaskoczę. Zabijemy to dziwne stworzonko. Nie, on zaatakuje kilka razy. Proszę bardzo, możemy nasze shurikenowe umiejętności zrobić. Tamten samobójca świetnie poleciał, to nie ma co ukrywać. Dobra, kolejny element. Kolejny poziom, który przeszliśmy. Oni po prostu biegną, to nie jest najgorsza rzecz, jaka mogła się... Jaką moglibyśmy się, wiecie, mierzyć tak naprawdę. Dobra. O nie. Ale oni gorzej, że się respią. Tak każdym razem. O, zdążę. Okej, okay, to było trochę nie najgorsze. Pytanie co teraz? Tam są te... Bardzo bym chciał zgarnąć, kurczę, te... Okej, okay, udało się. Za chwilę się zastanawiałem, czy dobicie nam tego kolesia nie było problemem. Już on by się zrespił za chwilę, więc to tak czy siak nie byłby jakiś problem, no ale... Trzeba by mu pozwolić na to zrespienie się. Wyglądało to ciekawe, że ci najsłabsi... O, wziąłem tu coś. Wykorzystałem malutki skrawek muru tak naprawdę do zrobienia tego. Ale jednak... O, tutaj możemy przeskoczyć. Ten jest tylko na szczęście na hita, więc nie ma problemu. Ale zakładam, że wraz z czasem, jak będziemy w kolejnych poziomach, będzie robiło się coraz trudniej. Będziemy musieli pokazać więcej naszych manualnych umiejętności. Jak przystało na ninja. Aj, wbiegłem w niego. No właśnie, jak przystało na ninja, ale nie w ten sposób. Tyk. Nie wiem w sumie, czemu nie wykorzystuję shurikenów częściej. Po co się jednak odblokowałem? Muszę o tym bardziej pamiętać. Ja tutaj nie ma problemu. Tam też mogę w dół chyba zaskoczyć. Zastanawiam się nad tym. Tutaj ciekawego jest. Wow. No dobra. Nie! O, jakiś demon się pojawił przy nas. Zrobił nam zapis. Czy rozumiem, że spadnięcie w przepaść powoduje koniec gry? A! Nowy klient. Jak to klient? Co się właściwie wydarzyło? Przecież ja prawie umarłem tam. Mówiąc tak dokładniej, to umarłeś. A? Ale jak to? Ja nazywam się Quarble. Quarble? No, do usług. Jestem tym, którego nigdy byś nie spotkał, gdybyś miał jakiekolwiek zdolności. Fuck. Czyli można było przejść całą grę bez poznania Quarbla. W każdym razie w skrócie chodzi o to, że mam taki magiczny pierścień, który pozwala mi kontrolować czas i przestrzeń. Kiedykolwiek będziesz o krok od śmierci, to pojawię się, żeby zatrzymać wszystko i przeteleportować cię z powrotem do ostatniego checkpointa. Okej, okay, a gdzie jest haczyk? Cóż, po pierwsze, to będziesz zawsze czuł ogromny ból, za każdym razem, kiedy giniesz. Poza tym, no ja sobie zapisuję, ile jesteś mi winien w moim notesiku. I będę sobie tutaj siedział i czasami ukradnę ci coś, co zbierzesz, dopóki się nie wyrównamy. Albo dopóki się nie znudzę. To znaczy, wiesz, mogę też pozwolić ci umrzeć, jeśli wolisz. No to chyba mamy układ, co? Cieszę się, że o to się rozumiemy. Także powodzenia. Skurczybyk będzie nam kradł rzeczy w takim wypadku. Bardzo niemiłe z jego strony. A to było dużo prostsze. Do tego problemu tutaj można było łatwo uniknąć. To tu nie pomyślałem. Myślałem, że muszę przeskoczyć nad. Dobra, mamy jakiś dziwny, zielony żeton. Mam nadzieję, że Quarble nam go nie ukradnie. Chyba nie ukradł. Czy to jest dodatkowy hapek? Wydaje się, że to ty jesteś tym, który lubi zejść z utartego szlaku. Co to był za zielony obiekt? Masz na myśli tą rzecz, którą właśnie rozwaliłeś zamiast jej zebrać? To jest pieczęć mocy. Jest jeszcze kilka takich jak ta, ale żeby być szczerym z tobą, nie do końca wiem, co robią. Powiem ci jednak, że znalezienie ich wszystkich jest opcjonalne, natomiast jeśli jesteś tego typu podróżnikiem, który lubi jakieś dodatkowe wyzwania, to możesz się im przyglądać w różnych ukrytych pokojach. I kto wie, może albo niekoniecznie pozwolą ci odblokować jakąś overpowerowaną moc. W każdym razie będę w moim sklepie. Okej, okay, interesujące. Bardzo mnie bawi, że w sumie to nasz sklepikarz nie wie tak naprawdę, co to robi. A może przestraszyłem się, już miałem tego naszego Quarble'a atakować. A jednak wolałbym go mieć przy życiu, skoro on potrafi nas uratować z niechybnej śmierci. A i on to faktycznie je. Bardzo miłe z jego strony. A dobra, nie będę się tutaj, kurczę, na niego wkurzał. Ostatecznie to koleś ratuje nam życie. Wydaje mi się, że to jest fair.
żeby troszkę nagrody za to miał. Ale natomiast kiedy mu się znudzi? Jaka jest wartość naszego życia w takim razie? O, tam spadł ten koleś, myślałem, się zatrzyma. O, proszę bardzo. O! Zniknął? Poszedł sobie w cholerę? Właśnie faktycznie znudził. To w sumie zabawne. Zaraz, a mogę się po prostu wspiąć, nie muszę przecież inaczej tego robić. Ale cieszę się, bo zastanawiałem się właśnie, ile monet on nam zabierze, zanim sobie pójdzie. A wiecie, no gdyby tego było za dużo, to by też było trochę przykro, bo te upgrade'y tuszą tam. I chodzi mi nawet o zwykłe upgrade'y, a nie te specjalne. Ale wysoka góra, Jesus. Dobra, czy jest tu jakiś save'ik? Nie ma, te kolce wyglądają jakbyśmy mieli zginąć, jeśli na nie wpadniemy. Co mi się tak średnio podoba. Czyli no, mogę shurikenem rzucić. Kurde, ja o tym zapominam przez cały czas. Zaraz, sklep to swoją drogą, odwiedzimy zaraz. Żeby jakieś dodatkowe upgrade'y sobie zobaczyć. O, to jest jakaś skrzynia. Co to za tajemnicza wielka skrzynia? Pojawiłeś się, kiedy rozwaliłeś pierwszą pieczęć. Okej, ale nie mogę z nią nic zrobić, nie? Musisz wciąż rozwalić 44 pieczęcie, żeby to otworzyć, Chryste. Przynajmniej wiemy ile. Co możemy kupić? Second Wind. Naciśniemy A, kiedy nas coś walnie, żeby zrobić takie odnowienie w powietrzu. A, ale skoro mam na to kasę, możemy iść dalej w takim wypadku. To się można po prostu przydać za chwilę. Jestem ciekawy, czy jakieś bossy tu się pojawiają. Chyba w dobrym momencie to powiedziałem. Bo ten teren wygląda dokładnie jak jakiś teren, lokacja, który ma być boss. On tam z krzaków wyjdzie? Albo krzaki są bossem? To krzaki są bossem. To krzaki są bossem, potwierdzam. Dobra, pyk, pyk, pyk. O, Jesus Christ! Czy ja to mogę... Chyba nie powinienem tego walnąć. Masz shurikena, masz shurikena, masz! Masz, 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 kurde, z shurikena, okej. O-o. O-o. Jesus! To na wszystkie strony, ale tam w dystansie tego nie walnę. Skurkowańca, mało HP już mam. Nie podoba mi się to! Jesus! Dobra, Quarble, napraw mnie, że tak powiem. Wiesz co? Nie jesteś pitycznym podróżnikiem, któremu się przyglądam. Inni też próbowali... Inni wydawali się mieć łatwiej z tymi pociskami. Dzięki, Quarble, naprawdę. Way to go, żeby mnie jeszcze pocisnąć. Dobra, zgarniemy tę ulepszonkę. Spróbujmy jeszcze raz, przynajmniej wiem, co zrobi teraz. Pojawi się i zacznie rzucać tymi cholerstwami, więc proszę bardzo, rzucaj. Poradzę sobie z tym razem. Okej, okay, wydaje mi się, że tak bardzo podszedł. Odepchnę go trochę. Tutaj wielkiego problemu nie ma. Aha, w ten sposób to robi. Teraz skakuje na górę i teraz właśnie zrobi ten atak. Okej. Okay. To jest bez problemu. Teraz gdzie skoczysz, kolego? Po prostu w dół, okej. Pyk, 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 pyk. Wystarczyło, okej. Okay. Dwa razy wystarczyło go zmusić do rzucenia swoimi liśćmi. Boże, zginął w płomieniach, ja go tylko z miecza biłem tak naprawdę, nie używałem żadnych ogni. Ale okej, przejście zostało odblokowane i możemy iść dalej. Podróż się na pewno w tym miejscu nie kończy, to nie ma co ukrywać, ale jesteśmy już w zapomnianej, opuszczonej świątyni teraz, więc jesteśmy dalej. Proszę bardzo. Moi drodzy, w tym miejscu skończymy sobie naszą taką przygodę wstępną z The Messenger. Jeśli was gra zainteresowała, to zachęcam was do spróbowania gierki. Bo mi się, szczerze mówiąc, bardzo podobało i bardzo przyjemnie mi się w nią grało, więc kto wie, ja może faktycznie będę sobie kontynuował w tą grę. Dajcie znać natomiast, co wy myślicie o The Messenger, jak wam się podobały te pierwsze chwile z nią spędzone i zapraszam was też oczywiście do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, rzecz jasna. Z mojej strony to wszystko, dzięki śliczne za oglądanie i słyszymy się niedługo w kolejnym nagraniu. Cześć!